Manko, z tej strony znowu ja, Patryk, a dzisiaj, no jeśli ostatnio dużo quizów o szkole wychodzi, to też powinienem chyba, nie wiem, się jakiś taki quiz zrobić. Odgadnijmy, jaki ma kolor twój zeszyt do matematyki. I widzimy na zeszycie do matematyki. O, to jest mój zeszyt do matematyki. Taki ładny według mnie. Bo jest czarny i zobaczymy, czy oni to zgadną. Twój zeszyt jest jasny czy ciemny? Czy czarny jest ciemny? Chyba jest ciemny. Który jest twój piórnik? A, piórnik! To piórnik. No już nie pamiętam nawet, jaki mam piórnik. Ale w środku czy na zewnątrz? Mam tu niebieski, a tu mam szary. Niebieski, powiedzmy. Jest taki czerwony. Jakie kolory preferujesz? Preferujesz? Neonowy. Neonowy bardzo lubię. Na przykład taki bardzo jasny pomarańczowy. Jak ja mam na przykład kilka samochodów takich. Wybierz najlepszy zeszyt. Najlepszy zeszyt. Widzowie, który wy byście wybrali? O, to jest ładny. W sumie. Co wolisz? W skali 1 do 5 bardzo lubisz matematykę. 5. Jesteś pakiem? Twój zeszyt przedmiotowy odzwierciedla ciebie? Chyba tak. Czy on mnie odzwierciedla? Nie wiem. Ja lubię matematyki, to bardzo, ale nie. Bo nie posiada twój zeszyt do tego przedmiotu. Dobra, jak wygląda, no. Dla mnie to dobrze wygląda. Jak mówię, napisał, ma napis matematykę. To jakieś działania, których się jeszcze nie uczyłem. Wzorków. To chyba żadnych wzorków nie ma, więc kliknę, że wzorków. Czy podążasz za modą? Czasami. Czy to jest według was zielony? Widzowie, powiedz mi, czy to jest według was zielony? A napisz nawet komentarz. Nie, bo czaryny. Niebo czarny, o. Bekun, nieważne. To jest złe, ale jeszcze chcę o czymś przypomnieć. A propos pamięci i mojej tablicy, to chcę powiedzieć, że sprawdzam 6 moich ostatnich filmików, co nagrałam. I zapomniałem to. I zapisuję tutaj tych, co napiszą mi jakiś fajny komentarz, więc zachęcam was do pisania fajnych komentarzy, bo komentarze ostatnio, no, trochę mało zostawiać, więc widzimy się za chwilę. A no to teraz zasady tej gry, żeby być na tablicy. Strzel łapy, daj suba i walnij w dzwona. I jeszcze komentarz napisz jakiś fajny, to ci tu dam. I pan Mieciu będzie szczęśliwy. Dla pana Miecia łapkę, dla mnie suba. Dla was dzwoneczek, żeby nie przegapić filmów. I ja się żegnam z wami. Więc na razie. Pa, po prostu!